Mariusz Romer, witam Państwa i zapraszam na Układ Sił na Świecie. A dziś, jak co dwa tygodnie, spotykamy się z generałem Leonem Komornickim. Witam Pana. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie generale, dzisiaj mamy sporo tematów do omówienia, z tematów międzynarodowych, między innymi sprawa tego, że Stanom Zjednoczonym może brakować pocisków do przechwytywania innych rakiet i to jest też zła informacja pewnie dla nas i dla wschodniej flanki NATO. Będziemy mówić także o Polsce i o komisji generała Jarosława Stróżyka w sprawie badania wpływów rosyjskich i białoruskich w naszym kraju. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od informacji, która no, jest myślę taka najbardziej aktualna w momencie, kiedy nagrywamy tę rozmowę, to znaczy o teście, który miał dokonać Pjongjang. Korea Północna miała wystrzelić pocisk międzykontynentalny. Co prawda między kontynentami on się nie przemieścił, spadł do Morza Japońskiego, czyli stosunkowo blisko od wybrzeży tego państwa. No, natomiast Korea Południowa, jej wywiad i potem parlamentarzyści tego państwa ostrzegali, że właśnie takie testy będą dokonywane i one będą dokonywane celowo w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, które już lada moment. Więc w połączeniu z faktem, że żołnierze północno-koreańscy zostali skierowani do walki także z wojskami ukraińskimi, jak pan ocenia ten fakt, że Korea Północna teraz właśnie demonstruje takie zdolności? Tak, to nie jest oczywiście przypadek. Przepraszam. Nie jest przypadek, że właśnie Korea dokonała tego testu, podkreślając fakt, że po pierwsze posiada określone zdolności, jeżeli chodzi o przestrzeń międzykontynentalną, bo ta rakieta jest tego rodzaju. Korea też przecież jest, można powiedzieć, posiada technologię nuklearną, a więc broń nuklearną, więc także nie bez znaczenia jest to w przypadku przenoszenia właśnie głowic nuklearnych między kontynentami, w tak zwanym jądrowym czy też nuklearnym odstraszaniu, ale też i zastraszaniu i tak dalej, wyglądało na to, że Korea należy do tych państw posiadających tą broń jako wyjątkowo nieodpowiedzialnych, czyli tutaj to wszystko skupione jest w jednym ręku, w jednym ręku władzy przywódcy tego państwa, młodego, ale bardzo, można powiedzieć, kontrowersyjnego, czy też awanturniczego, że tak to będzie poprawnie. W związku z tym też na ten eksperyment nie można patrzeć przez pryzmat tylko zwykłego militarnego wydarzenia. Trzeba też je widzieć w kontekście właśnie wyboru, który pan tutaj redaktor zaznaczył, ale także udziału już Korei Północy od dłuższego czasu jako jednego z strategicznych sojuszników Rosji w wojnie z Ukrainą. I oczywistym faktem, że Korea Północna skierowała swoich żołnierzy w obszar właśnie toczącej się wojny w Ukrainie. No i na odcinek, który wywołał wiele emocji, a który moją ocenie już tutaj z punktu widzenia wojskowego, on nie ma większego znaczenia, nie wpłynie na losy wojny, ale z punktu widzenia właśnie znaczenia politycznego w kontekście wewnętrznych potrzeb Rosji i zaznaczenia sojuszu z Koreą Północną, tak to trzeba widzieć, ma to znaczenie bardzo istotne właśnie na kształtowanie czego? Takiego właśnie tej narracji rosyjskiej, która jest dłuższego czasu uprawiana przez kierownictwo polityczne, przez Putina oczywiście i tak dalej, i jego tutaj towarzyszy, broni nie tylko, ale w polityce, na rzutek społeczeństwa rosyjskiego, że Rosja prowadzi wojnę Zachodem, prowadzi Zachodem w obronie swoich strategicznych interesów, czy też w obronie przetrwania rosyjskiego narodu, rosyjskiego państwa, bo Zachód śmiertelnie poprzez wojnę w Ukrainie i rękoma ukraińskich żołnierzy realizuje politykę, która zagraża śmiertelnie Rosji. I to jest
To trzeba wiedzieć w tym także kontekście. Nieprzypadkowo to, że to w tym jest czasie, jak pojawili się żołnierze koreańscy właśnie w obozie kurskim, tam i tam mają być prawdopodobnie, i tam się przygotowują do tego, żeby być wykorzystani w walce z armią ukraińską, która wkroczyła w ten obszar i tak dalej, żeby zaznaczyć ten sojusz, tak? Bo ta wojna też pokazuje, że Rosja do tej wojny nie tylko wciągnęła poprzez właśnie korzystania z technologii uzbrojenia, amunicji, sprzętu wojskowego Iranu i Korei Północnej, tworząc tak zwaną oś zła. Oczywiście w tej przestrzeni także są Chiny. To nie jest tak, że Chiny są tutaj w tej wojnie nieobecne. Chiny są obecne i tak dalej. Chiny, jak tu niedokrotnie zaznaczaliśmy, zapaliły zielone światło tej wojny i tą wojnę wspierają, oczywiście upatrując tutaj także realizację swoich politycznych celów. Także tak to trzeba dzisiaj patrzeć na to wszystko i to wszystko nie jest bez znaczenia w kontekście jakim. Chociażby tego planu zwycięstwa, którym Zełenski przedstawił przywódcom zachodnim, który został odrzuconym praktycznie całkowicie, że Ukraina dzisiaj jest w krytycznej sytuacji, jeżeli chodzi o pole bitwy i także w kontekście zbliżającej się zimy ukraińskie społeczeństwo, bo system energetyczny, infrastruktura krytyczna jest mocno osłabiona, nie tylko nie jest w stanie zabezpieczyć funkcjonowanie ukraińskiej gospodarki, ale także warunków socjalno-bytowych czy warunków bytowych ukraińskiego społeczeństwa, które jest poddawane systematycznie, tak jak cały potencjał gospodarczy Ukrainy, czy też obronny, uderzeniom powietrzno-rakietowym, które nie będą słabnąć, nie słabną, a będą się nasilać. I należy oczekiwać, że w najbliższym czasie właśnie Rosja w kontekście właśnie już bezpośrednio tej pory zimowej wykona ponownie zmasowane uderzenia powietrzno-rakietowe, tak jak wykonała miesiąc temu czy 1,5 miesiąca temu, wygrządzając ogromne szkody tej infrastrukturze. To w tym kontekście zapytam pana słowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. On bodajże na Zakarpaciu spotkał się tam z mieszkańcami i tutaj miał duże pretensje do Polski. Mówił o tym, że Polska nie angażuje się właśnie wystarczająco w obronę powietrzną Ukrainy. Jak dobrze rozumiem jego słowa, chodziłoby o to, żeby przynajmniej w tej zachodniej części tego kraju, no, polska obrona powietrzna też w jakiś sposób uczestniczyła w obronie ukraińskiego nieba. A jeżeli nie, to chociażby Polska dostarczyła więcej samolotów typu MiG Ukrainie. I tutaj dochodzi też kwestia dyskusji na ten temat w Waszyngtonie, bo dwóch kongresmenów, i to jest też myślę interesujące, że jeden był z partii republikańskiej, a drugi z partii demokratycznej, o coś takiego właśnie do prezydenta Joe Bidena apeluje. To znaczy właśnie, żeby zezwolić na pewnego rodzaju obronę polskiej czy ukraińskiej strefy powietrznej także przez Polskę. Jak rozumiem, bardziej by tutaj chodziło o to, że jeżeli jakieś rakiety lecą w kierunku naszego kraju, no to wtedy mogłyby być one strącone na terenie Ukrainy. Ale Amerykanie no, różnie patrzą na to, bo też jest obawa, że to mogłoby wciągnąć NATO do wojny, a Amerykanie wcale by tego nie chcieli. Więc biorąc pod uwagę te wszystkie fakty, jak pan generalnie ocenia i te pretensje prezydenta Zełenskiego i też te starania kongresmenów i w jakiś sposób także Polski o to, żeby no, na Ukrainie móc pewne powietrzne działania prowadzić. Tak, to oczywiście ta wypowiedź prezydenta Zełenskiego z pretensjami do nas, to jest nie po raz pierwszy się pojawia w tej przestrzeni wojny w Ukrainie. Te pretensje dają sobie znać wtedy, kiedy Ukraińcy są w krytycznej sytuacji, albo też kiedy Ukraina podejmuje pewne wysiłki bez naszej zgody, czy też bez uzgodnienia z nami. W dużej mierze także ten plan zwycięstwa Ukrainy, a powinien być, powstał bez uzgodnienia z Polską i Polska, jak wiadomo,
nie wzięła udziału w spotkaniu, które było organizowane w Berlinie tak dawno, tej Wielkiej Czwórki, ani też i Ukraina tam nie była obecna. I w głównej mierze jest to nasza, mówię, polsko-ukraińska wina, bo nie potrafiliśmy się dogadać przez te prawie 3 lata tej wojny, żeby wspólnie pewne stanowisko wypracowywać i mieć tym większą siłę, można powiedzieć, rażenia czy przekonywania. Żebyśmy też przekonywali do tej potrzeby pomocy Ukrainie także naszych sąsiadów, czy też państwa będące na wschodniej flance NATO, gdzie Polska powinna odgrywać rolę moderatora. I do tego Polska powinna przekonać nie tylko właśnie te państwa znajdujące się w tej przestrzeni, ale także Ukrainę. Ukraina bez zgody, bez uzgadniania z nami, z państwami będące w tej przestrzeni, no, nie może sama podejmować ponad naszymi głowami takie wysiłki, proponując właśnie taki plan do zwycięstwa, który został odrzucony całkowicie przez Stany Zjednoczone i sojuszników, tych trzy państwa wiodące, które brały udział w tym spotkaniu w Berlinie. Inaczej mówiąc, tak, te pretensje są teraz niezasadne. Niezasadne, bo to wszystko można było wcześniej uzgodnić, tym plan też ująć i wspólnie przekonywać, bo my oczywiście powinniśmy być ambasadorem Ukrainy w tych sprawach, w takim wypadku, gdy właśnie taką pozycję wspólnie tutaj zbudujemy w oczach naszych sojuszników, w oczach Stanów Zjednoczonych i tak dalej. To oczywiście można było zrobić przez te lata. Niestety myśmy tej roli tutaj nie odgrywamy i nie ma żadnej wizji, strategii, co zrobić, żeby taką rolę właśnie odgrywać, bo nie mamy tej strategii. Ona jest niewidoczna kompletnie. Inaczej, bo w dalszym ciągu jesteśmy tutaj w tej przestrzeni bardzo bierni, niezależnie od tego, tej pomocy, którą udzielaliśmy Ukrainie. W relacjach polsko-ukraińskich jesteśmy aktywni, ale już w relacjach oddziaływania na NATO i Stany Zjednoczone jesteśmy bierni. Zajmujemy tu bierną pozycję. I dzisiaj te pretensje, oczywiście w sytuacji, kiedy wszyscy odmówili się, te wiodące państwa wspierające Ukrainę, odgrywające kluczową rolę w tym wsparciu militarnym, w postaci sprzętu wojskowego, systemu różnego rodzaju, w tym samolotów, rakiet i tak dalej, tak, te państwa odrzuciły. W związku z tym prezydent Zelenski, już rozumiem jego rozgoryczenie, ale tego rozgoryczenia nie wolno wylewać na Polskę, bo Polska musi też myśleć, panie redaktorze, o własnym bezpieczeństwie. My dostatecznie dużo przekazaliśmy na miarę swoich możliwości sprzętu wojskowego Ukrainie, w tym amunicji i tak dalej, i tak dalej. Ona i w tym okresie, kiedy to było bardzo ważne, kluczowe dla ukraińskiej armii. Dzisiaj jesteśmy w poważnym kłopocie sami, bo musimy po pierwsze zadbać o zdolności i gotowość sił zbrojnych, ale też i naszego państwa, naszego przemysłu. W związku z tym nie możemy w tej sytuacji oddawać wszystko, co już mamy na wyczerpaniu, a na uzupełnienie tego wszystkiego, jak wiadomo, musimy czekać i to nie rok, nie dwa, ani raz i dłużej. W związku z tym, w kontekście tego zagrożenia, które powstaje już w wyniku rysującej się porażki Ukrainy, przegranej w tej wojnie, to się już ewidentnie to widać, to my tego nie możemy lekceważyć, tym bardziej, że w tej sprawie się politycy nasi w sposób jednoznacznie wypowiedzieli. Mówię o premierze, wiceministrze obrony narodowej Kosiniaku-Kamyszu, który powiedział i postawił pewien warunek. Najpierw na chociażby sprawę katyńską trzeba tu też ostatecznie, tak, naładzić, czy też uporządkować i przystąpić do tego, do czego Ukraińcy się nieodwrotnie już zobowiązywali, do Ma pan na ekshumacji, myśli do sprawę godnego, Wołyńską? tak jest, i do godnego pochówku, i tak dalej. A więc tylko oczekiwanie od nas, zamian nie podejmując tym wysiłku, żeby te między nami istniejące różnego rodzaju nieporozumienia w charakterze historycznym, ale ważne dla nas, i tak dalej, uporządkować, a z drugiej strony, żeby pewne rzeczy uzgadniać z nami wcześniej. Oczywiście rząd polski, prezydent, z tego co wiem, wystąpił do prezydenta Bidena, bo my nie możemy sami podejmować tych decyzji,
Tutaj mamy ograniczoną tak zwaną suwerenność strategiczną, bo jesteśmy w sojuszu i sojuszu z Stanami Zjednoczonymi. Skoro sojusznicy nasi główni nie wyrazili się na to zgody, to my też nie możemy jako będący członkami NATO podejmować samowolnie takich decyzji bez zgody sojuszników. W mojej ocenie, mimo że prezydent zwrócił się z tym zapytaniem do prezydenta Bidena o wyrażenie zgody, ta zgoda będzie negatywna, bo mimo że politycy obu partii, demokratycznej i republikańskiej, apelują do prezydenta Bidena, żeby podpisał taką, wyraził taką zgodę, ale myślę, w mojej ocenie to jest tylko gra polityczna w kontekście także trwających wyborów, czy też finału tych wyborów prezydenckich na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I w tej sytuacji żadna partia, żaden tutaj polityk amerykański nie będzie występował z inną oceną i z inną prośbą. My natomiast nie możemy w tej sytuacji podejmować decyzji, która będzie wyłamywać się z NATO czy sojuszu z Stanami Zjednoczonymi. Nie możemy, dlatego też, bo po pierwsze, my byśmy wciągnęli tym samym, bo taka jest prawda, wojnę Polska by wciągnęła NATO i Stany Zjednoczone do wojny z Rosją. Bo nie tak dawno, panie redaktorze, to chciałem zaznaczyć i o to też to podkreślić, że nasi generałowie politycy, kiedy nie zestrzeliwano rakiety, które wtargnęły, czy środki napadu powietrznego rosyjskie, naszą przestrzeń, balony, drony, rakiety, nie zestrzeliwaliśmy, nasi politycy, generałowie uzasadniali to czym? Czy nie jesteśmy w wojnie z Rosją? Tak? No to teraz co? W ten sposób już to jest nieważne, tam będziemy zestrzeliwać te rakiety, ja nie wiem, według mojej oceny to niekoniecznie, które będą zmierzać w naszym kierunku, a więc które się pojawią w strefie tej 60 tysięcy kilometrów kwadratowych, to jest 10% terytorium Ukrainy, obejmujące właśnie zasięgiem zachodnią część tego państwa, tak, od granicy w głąb. To jest 60%, 60 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jeżeli te baterie byśmy nasze, które dwie baterie osiągnęły, jedna już osiągnęła, druga ma pod koniec roku osiągnąć gotowość, no to siłą rzeczy uczestniczymy w tej wojnie. To już nie jest bronimy własnej przestrzeni powietrznej, ale uczestniczymy w tej wojnie. Czy w ślad za tym politycy, prezydent, czy minister, czy premier mają prawo podejmować taką decyzję? W mojej ocenie nie. Nie jest z punktu widzenia lojalności wobec sojuszników, ale także sojuszu, ale także bez zgody polskiego parlamentu. To jest zbyt poważna sprawa, żeby polityk podejmował tak ważną decyzję. I w mojej ocenie to powinno już stanąć na wokandzie parlamentu i tak dalej, być rozpatrywane nawet przed wysłaniem tej prośby do Stanów Zjednoczonych. To jest zbyt poważna sprawa w kontekście tego, oczywiście to jest ważne, żeby Ukraina wygrała, ale w mojej ocenie jest to już niemożliwe. Jest to już dzisiaj spóźnione i niemożliwe. I nawet ten ogromny wysiłek, który może nas drogo kosztować, też będzie bezużyteczny, a pogorszy znacznie naszą sytuację, bo my musimy zadbać o własną obronę, własną zdolności sił zbrojnych i narażać nas na niepotrzebne niebezpieczeństwo, bo nawet ten wkład, jeżeli to będzie te 60 tysięcy kilometrów, będzie zapewnimy tutaj obronę, tak, nie przełoży się na zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie. Nie przełoży się. To już niemożliwe. To tutaj też pojawia się kwestia, którą już zapowiadałem, to znaczy zapasy amunicji, pocisków przechwytujących właśnie jakby skierowanych przeciwko środkom napadu powietrznego, zapasy Stanów Zjednoczonych. Tutaj pojawił się taki artykuł w The Wall Street Journal, według którego około 100 takich pocisków Amerykanie stracili na Bliskim Wschodzie. To jest związane zarówno z obroną
przestrzeni powietrznej Izraela, ale także z działaniami bojowników Houthi na Morzu Czerwonym. I te zapasy amerykańskie, no nie jest to jawna informacja, ile takich pocisków przechwytujących Stany Zjednoczone posiadają. Natomiast wiadomo, że firmy, na przykład RTX, firma, która produkuje tego typu pociski, jest w stanie produkować około kilkaset w ciągu roku, taki komunikat ta firma wydała. No i teraz pytanie o możliwość uzupełnienia tych strat, no bo to nie jest tak, że ta firma produkuje tylko i wyłącznie dla Pentagonu. Ta firma produkuje także dla sojuszników, między innymi, tak jak rozumiem, być może dla Polski. Więc możliwości produkcyjne są ograniczone i teraz pytanie o nasze zdolności, o nasze zapasy amunicji. Jeżeli mówimy o obronie powietrznej, czy dyskutujemy kwestię obrony przestrzeni powietrznej Ukrainy, no to pytanie, czy nasza przestrzeń powietrzna Polski także jest zabezpieczona? No właśnie, to trzeba widzieć właśnie w takim kontekście, panie redaktorze. Bardzo dobre pytanie i reakcja oczywiście Stanów Zjednoczonych tutaj nie jest przypadkowa właśnie w tym kontekście. Oczywiście obrona średniego zasięgu w obronie, można powiedzieć, terytorium USA no nie ma większego znaczenia, dlatego że to jest zupełnie inny tam system działa, chociażby element tego systemu jest w Radzikowie, tak? To jest zupełnie inny, obrona właśnie przed tymi rakietami międzykontynentalnymi, bo rakiety średniego zasięgu krótkiego nie sięgną terytorium Stanów Zjednoczonych, to jest niemożliwe. Oczywiście mogą sięgać baz amerykańskich w Iraku, gdzieś tam w Libii, czy też gdzieś tam na Okinawie, mówimy o Dalekim Wschodzie i tak dalej. Oczywiście tak, i ta obrona tam w taki sposób jest zorganizowana. A w związku z tym produkcja tych rakiet w Stanach Zjednoczonych nie była też za duża, nie była duża. Ona była podyktowana potrzebami tymi związanymi właśnie z tą obecnością Stanów Zjednoczonych w określonych przestrzeniach w wymiarze geopolitycznym, strategicznych interesów Stanów Zjednoczonych, tak? No i siłą rzeczy była to niewielkie ilości. I tak, jeżeli Stany Zjednoczone aktywnie włączyły się teraz w kontekście trwającej wojny w Ukrainie, tak, do obrony Izraela przed zmasowanymi uderzeniami Iranu, ale nie tylko, bo także tutaj tego obszaru Morza Czerwonego, bo tam Houthi też okręty amerykańskie są atakowane, tu też muszą być zużywane do obrony tej przestrzeni, tak? A muszą też patrzeć na właśnie zdolności swoich wojsk, czy też obrony baz amerykańskich będących poza terytorium Stanów Zjednoczonych, tak? W związku z tym te rakiety zostały wyczerpane, a produkcja jest ich, jak pan zaznaczył, nie jest tak duża i tak dalej, która by była w stanie zabezpieczyć te rosnące potrzeby i jeszcze uwzględnić potrzeby Ukrainy i jeszcze uwzględnić co? Nasze potrzeby. Bo panie redaktorze, wyrzutnie to my mamy, ale ile rakiet? Na ile salw to wystarczy, tak? Rosjanie mogą celowo, uderzając w zachodnią część Ukrainy, wyczerpać nasze zasoby i postawić nas i naszych sojuszników w krytycznej sytuacji. Tak, to trzeba też widzieć. I nieprzypadkowo ta wojna na Bliskim Wschodzie, ona ma miejsce. Ona jest ściśle powiązana, synchronizowana wojną w Ukrainie. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek właśnie, że do tego typu właśnie tam działań dochodzi i do wyczerpywania pewnych zasobów, które są istotne z punktu widzenia obrony Ukrainy. I właśnie to Amerykanie zauważyli i widzą, że nie ma tych rakiet. Wyczerpanie powoduje, że gotowość i zdolność sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych właśnie w tych przestrzeniach poza terytorium swego państwa jest mocno zagrożona i mogą narażać tu swoich sojuszników i strategiczne interesy Stanów Zjednoczonych na szwank, tak? Kosztem chociażby Ukrainy. A kluczową w obronie Ukrainy do tego, żeby zrównoważyć uderzenia, czyli nastąpiła symetria uderzeń powietrzno-rakietowych rosyjskich i ukraińskich, kluczowa jest obrona powietrzna Ukrainy. Jak wiadomo, do tej obrony tego terytorium potrzeba 25 baterii, jak to obliczył naczelny dowódca armii Ukrainy. Minimum, to jest minimum, to jest tylko obrona obiektowa. Niekoniecznie ona będzie gwarantować obronę obiektów cywilnych czy
miasteczek i tak dalej, które są poddawane też tym uderzeniom. Nie zagwarantuje. W związku z tym też ten punkt, którym był jeden z punktów zwycięstwa mówiący o potrzebie wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy, też został odrzucony. Nie dlatego, że Zachód nie chce, dlatego, że nie jest w stanie. Zaplecze Stanów Zjednoczonych i zachodnich państw nie jest przygotowane i to obnaża słabości tego zaplecza do długo trwającej i wyczerpującej wojny, na dużą skalę wojny przemysłowej, wyniszczającej, tak dalej, i tak dalej. Bo także zasoby niemieckie są tutaj bardzo ograniczone. Mówimy o systemach Taurus i tak dalej, czy brytyjskich systemach. To, co można było ze stanu armii zdjąć, przekazane zostało, ale wyprodukować, no to trzeba ogromnych zdolności produkcyjnych i trzeba uwzględnić co? Potrzeby własnych sił zbrojnych i tym potrzeby NATO. I panie redaktorze, także może to doprowadzić nasze uczestnictwo, czy nasze zaangażowanie do tego, że my stracimy też tą ograniczoną zdolność obrony powietrznej w tym zakresie, jaką mamy przez w wyniku tych baterii, którą pozyskaliśmy, bo nie będzie rakiet. Rosjanie nie będą oczywiście te wyrzutnie wyniszczać u nas, ale wyczerpane zostaną rakiety, tak? I co dalej? Jak będziemy czekać? Jesteśmy w trakcie budowy, a natowski system, który powinien zabezpieczać, czy brać udział w zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej w zakresie średniego zasięgu wschodniej flanki NATO, to te zdolności nie tak dawno zostały też obnażone. One są wybitnie ograniczone. To jest tylko w 7 czy 10% potrzeb. Te zdolności są w NATO. Więc proszę zobaczyć, do czego tu dochodzi. I co jeszcze jest ważne, chciałbym podkreślić, że Rosjanie świadomie, według mojej oceny, nie podejmowali pewne działania o charakterze destrukcyjnych, czy też obezwładniania szlaków komunikacyjnych, czy też tych można powiedzieć, szlaków dostaw sprzętu dla Ukrainy, po to, żeby maksymalnie co wyczerpywać te zasoby zachodnie, żeby je nie obezwładniać, żeby to wykorzystywała armia ukraińska, żeby dalej no nie wstrzymano siłą rzeczy dostaw, które tego sprzętu wojskowego, rakiet, uzbrojenia, amunicji i tak dalej ukraińskiej armii, po to, żeby wyczerpać z jednej strony zasoby państw, które wspierają, tak, myśmy się mocno tutaj osłabili, nie tylko, i Stany Zjednoczone też, bo to wszystko wymaga uzupełnienia. No i co prezydent Zełenski mówi też tutaj w tym wszystkim? To nie jest tak pięknie wszystko wygląda, że ta pomoc chociażby w tym roku w wymiarze prawie 80 miliardów dolarów okazana Ukrainie, to tylko w 10% była zabezpieczona, panie redaktorze. On to mówi wprost. Przecież amunicji dalej ukraińska armia nie ma. 155 tyle, ile potrzeba. Sprzęt też ulega destrukcji, zużyciu tak dalej, i tak dalej. A więc im dłużej wojna trwa, tym więcej jest trzeba sprzętu wojskowego, amunicji. Te potrzeby nie maleją, ale w postępie arytmetycznym rosną. Rosną. I to jest droga donikąd. Wtedy, kiedy ukraińska armia nie wejdzie w posiadanie tych zdolności, które pozwolą zrównoważyć jej potencjał ten obronny z potencjałem ofensywnym rosyjskiej armii w przestrzeni powietrzno-rakietowej popartej szczelną obroną przeciwlotniczą, która pozwoli odeprzeć te uderzenia powietrzno-rakietowe rosyjskiej armii i mając zdolności symetryczne, powtarzam, w przestrzeni powietrznej, czyli rakiety, wyrzutnie, samoloty, które pozwolą wykonywać adekwatne uderzenia odwetowe, powietrzno-rakietowe. I w ten sposób można dopiero zrównoważyć te zdolności ukraińskiej armii z rosyjską armią i starać się przyjąć inicjatywę strategiczną i wygrać wojnę. Ale do tego, panie redaktorze, potrzeba setki wyrzutni rakietowych, setki samolotów i tysiące rakiet. Zachód nie jest w stanie tego produkować. Dlatego też
Powiedziano nie, to by powiedziano przez przywódców zachodnich nie, bo nie, tylko dlatego, że nie można, że nie ma takiej możliwości, żeby te potrzeby zrealizować. A z drugiej strony Zachód boi się i Stany Zjednoczone, że w ten sposób nie wciągnięty został w wojnę z Rosją, a to groziłoby rozpętaniem III wojny światowej. I my też musimy mieć na uwadze, nie możemy patrzeć przez pryzmat emocji i tylko wykrzykiwań, bo w tej przestrzeni naprawdę występują już istotne, bardzo ważne zjawiska dotyczące charakteru przyszłej wojny, gdzie główny wysiłek przenosi się w przestrzeń powietrzną, a działania lądowe będą miały charakter jaki? Podwykonawczy, wspomagający, istotny, Panie generale, ale to ja tylko. pozwolę sobie zadać pytanie dotyczące właśnie przyszłości działań w powietrzu. No bo mowa też jest o tym, o asymetrii kosztów. I tutaj to pokazuje właśnie ta sytuacja z bojownikami Houthi na Morzu Czerwonym. To znaczy, oni mają dosyć niedrogie, przede wszystkim niedrogie, no niezaawansowane pociski, które wykorzystują do swoich ataków, a Amerykanie właśnie odpowiadają drugimi pociskami, których produkcja trwa też długo. Zresztą na Ukrainie to także się dzieje. No, mowa była o dronach Shahed, bodajże one się nazywają, z Iranu, których produkcja nie jest tak droga. Rosjanie strzelają, wysyłają te drony. Na te drony zużywana jest droga amunicja, a potem rakiety mają już inne, rosyjskie mają już otwartą drogę. Więc pytanie, czy powinniśmy szukać różnych rozwiązań właśnie alternatywnych dla tego typu obrony drogimi pociskami, chociaż oczywiście to, jak rozumiem, także jest ważne. Ale wiele armii świata, Stany Zjednoczone, ale nie tylko, też myślę, że armie europejskie inwestują na przykład w broń laserową. No to może brzmieć jak science fiction, ale to się dzieje. Więc pytanie, czy my też gdzieś, biorąc pod uwagę naszą sytuację strategiczną, powinniśmy sięgać po tego typu rozwiązania? Moje ocenie nie. My zatrzymaliśmy się w blokach startowych. My generalnie nie wyciągamy, nie wyciągnęliśmy wiele istotnych, znaczy nie wyciągamy żadnych istotnych wniosków z tej wojny, która się prowadzi w Ukrainie. My musimy kategoriami wybitnie własnego chciejstwa, tak, pomijając te doświadczenia ukraińskie, to co Ukraina w tej przestrzeni, wielu przestrzeniach dokonała. Chociażby jeżeli chodzi o wykorzystanie dronów na współczesnym polu walki, oczywiście nasze drony są tam wszechobecne, produkowane przez polskie firmy, czy polską firmę, i tak dalej. Ale tutaj właśnie, że ten wysiłek się przenosi w przestrzeń powietrzną. Tak, oczywiście, że zastosowanie różnego rodzaju, bo to jest kompilacja, środowisko walki czy obrony państwa, to jest kompilacja, to jest zespół różnych systemów, które się nawzajem muszą uzupełniać, być sobą spójne, zazębiać i tak dalej. Oczywiście obrony powietrznej średniego zasięgu, tego ty technika nie zastąpi nam i tak dalej. Musimy tą kopułę zbudować, ale ona ma jest wielopoziomowa. Przecież Rosjanie czy też mogą nas zaskoczyć na takiej przestrzeni, jak to było jest w Izraelu, czy jak to zaskoczył Hamas Izrael, czy wykonać uderzenia chociażby rakietami tymi takimi, można powiedzieć, krótkiego zasięgu i bardzo, i praktycznie prowadzić bardzo krytyczną sytuację na obszarze naszego państwa. Nie będziemy, bo tu nie jesteśmy zdolni, gotowi do odparcia takich uderzeń, chociażby zmasowanych uderzeń dronów, które towarzyszą uderzeniom powietrzno-rakietowym. One mają zadanie, nie są przypadkowo używane. Mają zadanie wyczerpywać zasoby wojsk rakietowych i tak dalej, które są, powinny być przeznaczone do identyfikować oczywiście ich położenie tych rakiet i wyrzutni rakiet i radarów, po to, żeby je obezwładniać i eliminować z całego systemu obrony powietrznej kraju. To drony do tego służą, tak? W związku z tym także musimy te zdolności zbudować. My tych zdolności my nie mamy, tak? I tak dalej, bo dron jeden w naszą przestrzeń tutaj wleciał i też go szukano po lasach. I tak dalej, i tak dalej. Także my jesteśmy na dorobku. Ale panie redaktorze, właśnie to jest także i przestrzeń morska. Przecież my nie mamy zdolności w ogóle na morzu, tak? My mówimy o wszystkim, o niczym, ale mówimy raczej o wielu rzeczach, ale też pomijamy całkowicie nasze zdolności w przestrzeni Morza Bałtyckiego. Nie jest to tak, że tu wszystko jest pozamiatane, bo do NATO wstąpiła Finlandia i Szwecja.
nasze wybrzeże jest znaczące, nie jest małe, tak dalej, tak dalej. Jest obwód królewiecki, gdzie Zatoka Gdańska praktycznie w zasięgu broni taktycznej, i tak dalej. A więc obrona powietrzna kraju, wielopoziomowa na wszystkich, można powiedzieć, zasięgach, jest fundamentalna. Jest fundamentalna. To jest rzecz, która powinna być skoncentrowana, główna uwaga, priorytet. A z drugiej strony zdolności odwetowe, tak, one mogą być także wielopoziomowe, bo nie tylko poprzez wykonanie uderzeń rakietami dalekiego zasięgu typu HIMARS, czy też czas, w jakim są wyposażone samoloty F-16 czy F-35 i tak dalej, artyleria dalekiego zasięgu, ale to są także i drony dalekiego zasięgu, to są i drony krótszego zasięgu. Zmasowane uderzenia w przestrzeń taktyczną, które mogą tak samo adekwatnie, asymetrycznie to, co Rosjanie mogą zrobić w naszą przestrzeń, wykonać takie uderzenie na Białoruś czy Obwód Królewiecki, tak? Który zdestabilizuje cały ten obszar, który wykluczy ten potencjał, który tam będzie bezpośrednio zagrażał w postaci zgrupowań uderzeniowych, które będą zmierzały do wtargnięcia w naszą przestrzeń. Pas przesłaniania. Musimy zbudować nie tylko zdolności, panie redaktorze, defensywne postaci tarczy, która w mojej ocenie jest nie odpowiada charakterowi istocie rosyjskiej agresji i stąd wynikającej sztuki operacyjnej rosyjskiej i taktyki, tak? My musimy właśnie, budując to, uwzględnić w pierwszym rzędzie właśnie, czym jest rosyjska armia. To, że ta armia tej wojnie, ta armia ukraińska uczy się, dokonuje daleko idącej refleksji i zmian nie tylko w sztuce wojowania, w taktyce, sztuce operacyjnej i strategii, ale w wyposażeniu, uzbrojeniu, strukturach organizacyjnych, dowodzeniu i tak dalej. Trzeba to bacznie śledzić, w całym zapleczu także. Zaplecze jest istotne. A gdzie my go mamy? A gdzie my go to mamy? Gdzie zaplecze jest państw zachodnich? Gdzie to zaplecze jest? Nie ma. To wszystko jest przygotowane było na wojnę krótkotrwałą, niewyczerpującą, wyniszczającą. Niespójnie tym samym, to wszystko jest niespójne z tym, czym jest dzisiaj Rosja, rosyjski przemysł zbrojeniowy, czy całe zaplecze, czym jest rosyjska armia. Niespójne. My stanęliśmy w wielu obszarach miejscu. I z drugiej strony musimy mieć zdolności symetryczne z rosyjskimi w każdej przestrzeni, a nawet zbudować w czasie pokoju, co jest ważne, przewagę nad Rosją, rosyjską armią, bo wtedy skutecznie ją straszymy, zmieniając naszą doktrynę z typowo defensywnej do obrony u siebie, na przenoszeniu tej obrony na terytorium agresora, czyli Rosji. Bez tego nie ostraszy się skutecznie Rosji. Mówię o ostraszaniu konwencjonalnym i tak dalej, które musi oczywiście jest spójne z ostraszaniem nuklearnym i tak dalej. Ale bez tych zdolności nie uda się tego i Rosji zatrzymać nie uda się. I pora na refleksję, i pora na gruntowne przemyślenia, i pora na zmianę doktryny, i pora wreszcie na to, żeby się w naszej przestrzeni pojawiła strategia bezpieczeństwa narodowego. I dalej nie ma. To, o czym my tu mówimy, o czym my tu mówimy. Bo No, ona strategia będzie jest, ale to pokazywać, jest bo to jest strategia jądro. z 2020 roku bodajże, czyli no, Tak wiele jest. wydarzyło się na świecie od tego czasu. No ale ona była już wtedy nieaktualna, kiedy się ukazała. Już była nieaktualna, tak. Już nie jest Tak. nieaktualna. O tym temacie już wielokrotnie mówiliśmy w naszych spotkaniach, w naszych rozmowach. Ja chcę pana jeszcze zapytać o to, co zapowiadałem na początku, to znaczy komisja do zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce. Odbyła się teraz konferencja generała Jarosława Stróżyka. I pytanie, jak pan ocenia właśnie to wystąpienie, fakt istnienia tej komisji, jakiej skali mogą być rzeczywiście wpływy rosyjskie czy białoruskie w Polsce? No tutaj, jeżeli chodzi o takie czysto militarne aspekty, to na pewno była mowa o tym, że Polska wycofała się, czy nie wzięła udziału w projekcie tworzenia czy zakupu samolotów do tankowania w powietrzu. Więc oddaję panu głos w tej sprawie.
Ja nie neguję tego, co pan generał Stużyk przedstawił. To nie jest, nie śmiem, czy to jest, mówić, że to jest dobre, czy to było dobre, i mówić, że to nie jest złe. To jest oczywiście nie, taka rzecz nie powinna mieć miejsca, ale myślę, że jestem przekonany, że jest problem o wiele głębszy, ważniejszy, szerszy niż tylko stwierdzenie faktu, że tam gdzieś nie mamy zdolności w tankowaniu samolotów. W tym, mojej ocenie, po pierwsze, powołanie tego typu komisji, które się rodzą jak grzyby po deszczu u nas, świadczy o jednym, o wybitnej słabości państwa, o słabości, że instytucje państwowe powołane do tego, żeby stać na straży, tak przecież jest konstytucyjny obowiązek, na straży bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, nie spełniają swojej roli. No bo jak? Skoro dochodzi do takiego incydentu, czy takiej rzeczy, który minister obrony narodowej podejmuje arbitralną decyzję szkodzącą naszemu bezpieczeństwu, to nie może mijać tyle lat, że wszyscy o tym przyjmują do wiadomości, albo nie chcą widzieć, albo wiedzą, czy nie wiedzą. Przecież minister to podjął, nie, gdzieś tam w jakimś bunkrze i o tym nikt nic nie wiedział, tak? No, są służby, są komisje. Sejmowa Obrony Narodowej, Senacka, jest Najwyższa Izba Kontroli. I co jeszcze? Jest Sztab Generalny Wojska Polskiego. To co Sztab Generalny Wojska Polskiego jest ślepym, tutaj jakimś bezwolnym organizmem, strukturą, która odgrywa istotną rolę w strukturze sił zbrojnych, odpowiada za zdolność, gotowość bojową sił zbrojnych, szef sztabu na czele, a szef sztabu generalnego to jest ołowiany żołnierzy, którego można przestawiać po kątach. Dlaczego sztab generalny nie reagował? Dlaczego nie podejmowano w tym zakresie żadnych wysiłków, żeby do takiej sytuacji nie doszło i żeby ją natychmiast w zarodku zdusić, tak? To, co siła państwo nie jest w stanie podołać temu? A co Biuro Bezpieczeństwa Narodowego? Co prezydent i inne instytucje? Ja pytanie to stawiam. Po co, żeby powołać komisję, żeby po tylu latach stwierdzić, że do takiego zaniedbania czy takiej rzeczy godzącej na zdolności sił powietrznych doszło i wszyscy przyjęli to do wiadomości, nie reagowali, dopiero komisja ma to stwierdzać po tylu latach? To ja bardzo dziękuję za takie państwo. Ja bardzo dziękuję za takie państwo. Państwo nie spełnia swojej roli. Instytucje do tego powołane. I tak jest ze wszystkim. Problem jest szerszy, głębszy, ważniejszy. Szanowni panowie politycy, generałowie, odpowiedź na pytanie, dlaczego mimo 25 lat przynależności do NATO, będący w tym położeniu geopolitycznym, w którym znajduje się Polska, kiedy ma za sąsiada Rosję, zawsze, zawsze. Mając takie doświadczenia historyczne, bardzo przykre i tak dalej, i wiedzę, czym jest Rosja, czym jest rosyjskie myślenie, czym jest rosyjska polityka imperialna, dlaczego doszło do tego, że dzisiaj siły zbrojne nie są zdolne i gotowe do obrony naszego kraju? 25 lat minęło. Odtrąbiono wielkie sukcesy, tak? A tego się nie ma czym tu chwalić. Bo myśmy także, i to pytanie też chcę odpowiedzieć, kto za to ponosi winę? A ponoszą wszyscy. Nie ma tutaj różnicy między partią jedną i drugą, między PiS-em a PO, SLD tam, czy jeszcze ktoś tam. Wszyscy ponoszą za to odpowiedzialność, za ten stan. Taką samą odpowiedzialność, bo ta sprawa powinna być ponad wszystko, ponad wszystkie kłótnie i powinna łączyć polskie społeczeństwo i klasę polityczną i wojsko, żeby te zadania wykonać jak najlepiej. Pytanie stawiać trzeba sobie jeszcze jedno, bardzo istotne, dlaczego przez 25 lat Polska, będąc w sojuszu, nie wykonała to, co do niej należy. Mówimy o jako sojusznik, jako członek NATO, zrealizowała tym samym artykuł 3 Traktatu Waszyngtońskiego, który mówi co? Dlaczego politycy NATO i generałowie się nie powołują, a tylko się na artykuł 5, co? Wobec nas są inni zobowiązani wykonać, ale to, co my mieliśmy wykonać, nie zostało wykonane.
Dlaczego nasz przemysł obronny jest w takim stanie, jakim jest, nie jest w stanie zabezpieczyć potrzeb Wojska Polskiego do obrony ojczyzny? Dlaczego nie jest w stanie wyprodukować amunicji, komponentów? Do czego tu doszło? Straciliśmy wiele zdolności, chociażby w produkcji czołgów. Dzisiaj stoimy przed dylematem, co? Wyboru czołgów. To oczywiście czołgi zostały wybrane. Mamy trzy rodzaje, tak? Trzy rodzaje, trzech producentów. Ktoś mówi, no tak, aż trzech. Ale ci sami, co to mówią, nie tak dawno mówili, że niezależnie od tego, czy naszym na terenie Rzeczpospolitej są dwa zakłady produkujące śmigłowce Świdniku, Leonardo i amerykańska firma w tym Mielcu, tak, to myśmy jeszcze chcieli trzeci zakład, tak, który miałby co? Produkować, montować karakale. Ty? I co? A te firmy to jeszcze mało. Te firmy tam właśnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu to są miejsca pracy dla polskiego społeczeństwa, dla tam miejscowego społeczeństwa. Wokół tych firm jest 2-3 tysiące małych firm, które partycypują na rzecz tych zakładów. Nie można patrzeć na bezpieczeństwo państwa przez pryzmat tylko sił zbrojnych. A jak wygląda szkolenie, świadomość obrony naszego społeczeństwa? Gdzie jest obrona cywilna kraju? To co? To nie trzeba dochodzić. Dlaczego to się stało? Dlaczego do takiej sytuacji doszło? Gdzie w styku z Rosją, gdzie obrona cywilna kraju jest filarem systemu obronnego państwa, tego my nie mamy. Bo to jest dotyczy przecież kogo? Nie państwa, który prowadzi wojny ekspedycyjne, czy ma swoje strategiczne interesy poza granicami kraju. My mamy bronić polskiej ziemi. Mamy bronić polskiego narodu, który tutaj mieszka, który tu pracuje. Co naszą racją stanu jest? Pokojowy rozwój i przetrwanie polskiego narodu. A to jest zagwarantowane przez siły zbrojne i przez naszych sojuszników, którzy partycypują, to w jakim celu myśmy wstąpili do NATO? Po to, żeby tylko się na to powoływać, na to, że jesteśmy w NATO? Nie. My mamy mieć określone zdolności, naszą wartość i siłę, bo to jest nasza pozycja także w kontekście naszych sojuszników. To jest nasza pozycja. W 80-100% my musimy produkować wszystkie środki walki, amunicję w 100% u siebie, nie u kogoś. I w 80% sprzęt wojskowy. To dawno zostało zdefiniowane. I to, co nie jesteśmy w stanie sami podołać, to są tego sojusznicy, żeby nas wesprzeć. I także w ten sposób, budując dostateczną wystarczalność obronną, artykuł trzeci wypełniając, to jest nasz kuwiano, nasz wkład w sojusz i wtedy podążać z pomocą dla sojuszników. A dzisiaj co? A dzisiaj z obrony powietrznej kraju my nie mamy? Nie mamy. Zaniedbania są 60-letnie, tak? Marynarki wojennej nie mamy. Dopiero to wszystko jest. Przemysł obronny jest w rozsypce, chociaż niektóre elementy w tym przemyśle są ważne i produkujemy znakomite tutaj, można powiedzieć, uzbrojenie, które i sprawdza się w Ukrainie, ale generalnie rzecz biorąc, jako ten potencjał istotny, potencjale obronnym państwa jest niewydolny jeszcze, bo nie produkuje tego, co jest istotne, czyli środków walki, amunicji. Bez tego się dzisiaj nie wygrywa. Części zamiennych. Pytanie też, jak to się stało, że wzięliśmy sobie Leopardy ze stanu Bundeswehry bez umowy przemysłowej, doprowadzając do katastrofy Bumarła Bendy, który utracił zdolności w zakresie produkcji czołgu, a produkowaliśmy czołgi T-72 i PT-91, które przekazane Ukrainie dobrze się sprawują. Bo użyciu czołgu na współczesnym polu walki nie decyduje w głównej mierze to, co jest ich na wyposażeniu, systemy różnego rodzaju, ale dostępność terenu tych czołgów. Czołgi nawet najbardziej, można powiedzieć, nowoczesne, zinformatyzowane z elektroniką i tak dalej, systemami kierowania odporne, jeżeli teren jest niedostępny dla nich. Są za ciężkie, nie ma infrastruktury, się gramolą, stają się monstrum małożytecznym i tak dalej. To są pytania kluczowe i taka komisja powinna być powołana, żeby zbadać temat.
żeby wyłuskać przyczyny tego stanu rzeczy, że jesteśmy w tym miejscu, a nie w innym, że ogromny wysiłek finansowy, także i społeczny, został w dużej mierze zmarnotrawiony i dzisiaj Wojsko Polskie, Siły Zbrojne nie są przygotowane do tych zadań, które na nich spoczywają, a które wynikają, które definiuje Konstytucja Rzeczpospolitej i które powinna zdefiniować Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, której nie ma, i Doktryna Obrony Państwa. To są kluczowe pytania. I wyłuskując te, a dokonując tej oceny, i tu każdej przestrzeni, koszary chociażby, baza koszarowa, gdzie ona jest, tak? Jak to się stało, że w 2011 roku została rozwiązana pierwsza dywizja, że w latach 1999-2011 cały potencjał wojsk lądowych czy wojsk operacyjnych został tutaj zniweczony, został zdemolowany. Że utraciliśmy zdolność do obrony tej przestrzeni strategicznej wschodniej ściany Rzeczpospolitej, gdzie są rezerwy osobowe i tak dalej. To jest trzeba było ocenić, zbadać. I oczywiście wtedy wyszło, że tutaj jest kwestia tankowania w powietrzu, że to jest kwestia komponentów do amunicji, że to jest kwestia co? To jest braku infrastruktury koszarowej. To jest kwestia niespójnych inwestycji, bo infrastrukturalny, bo obszar państwa to jest także filar tego państwa, obrony państwa, tak? I społeczeństwa. Jak to się stało, że my nie mamy rezerw osobowych, które są w stanie zabezpieczyć potrzeby obrony naszego Rzeczpospolitej? I odpowiadając na te pytania, to jest jedna rzecz. To obciąża klasę polityczną, która od 25 lat jest, w różnym czasie była u steru władzy. Wszystkich, bo nawet ci, co byli w opozycji, także nie mówią, że nie ponoszą za to odpowiedzialności, bo opozycja, także polityczna, ma określone role do spełnienia i tak dalej. Gdzie jest zatem cywilna, też demokratyczna kontrola nad armią? Gdzie jest zatem tutaj równowaga między polityką bezpieczeństwa a strategią militarną i rolą wojska? Trzeba przywrócić też kondasygnatę szefa sztabu generalnego i właśnie nie będzie dochodzić do tego typu sytuacji, gdzie minister zdecyduje, że nie będziemy tankować w powietrzu, wchodzić w program, bo na to nie zezwoli szef sztabu generalnego, bo on ma kontrasygnatę. Musi pod taką decyzją się podpisać, tak? A jak się podpisze, to ponosi odpowiedzialność bardziej brzemienną w skutkach niż polityk, bo wojskowy jest tutaj na pierwszym miejscu, potrzeby zdolności sił zbrojnych. Rola szefa sztabu generalnego i kontrasygnaty przy zakupach sprzętu wojskowego, przy wdrażaniu tego sprzętu w siłach zbrojnych i zbudowaniu zdolności jest kluczowa, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji samowoli polityków, którzy będą wszystko mówić, że to się im nie podoba i nie, bo nie. Tego nie będzie, a szef sztabu będzie milczącym tutaj marionetką, tak? Milczącą marionetką, która będzie akceptował. Nie, szef sztabu generalnego, komisje, Sejm, to są organy, które muszą na bieżąco sprawdzać, reagować na bieżąco, nie mogą czekać na komisję. W związku z tym tego typu komisja znowu co spowoduje? To, że politycy będą skakać sobie do oczu, już sobie skaczą, mówić, że to jest nieprawda, że to jest fałsz, że to, że tamto. I będzie w dalszym ciągu pogłębiać się rana podziałów społecznych, podziału społeczeństwa, polaryzacji polskiego społeczeństwa. Tą ranę, która jest coraz większa, nie uda się zaleczyć. Nie uda się też ten rów, tą przepaść zasypać, tak? Ona się pogłębia. To jest na rękę rosyjskiej wojnie kognitywnej, wojnie informacyjnej, bo to, co się dzieje, będzie inspirowane, podsycane przez różnego rodzaju działania informacyjne, które Rosja cały czas tej wojnie kognitywnej przeciwko Polsce prowadzi. Także z elementami tak zwanymi konwencjonalnymi, w postaci migrantów, w postaci rakiet latających w naszą przestrzeń, w postaci aktów dywersji, sabotażu,
i tak dalej, i tak dalej. To się będzie dziać. To się będzie. To jest woda na młyn. To jest droga donikąd. Zupełnie inaczej to wszystko będzie. I dzisiaj politycy wszystkich partii politycznych, ja wiem, że to najbardziej bolesne jest uderzenie, muszą się uderzyć w własne piersi i to bardzo mocno, tak, i powiedzieć: tak, zaniedbaliśmy, nie zrobiliśmy tego, co do nas należy. Zabrakło przezorności, odpowiedzialności i tych, co byli, i tych, co są, i tak, żeby nigdy więcej do tego nie dochodziło. Jeżeli przyjdą ci, co będą, tak? A tak dalej to nie będzie. W dalszym ciągu będzie to, co było, bo się wszyscy będą z tego wykręcać, wymigiwać i wzajemnie oskarżać. I tu nic nie da. To jest tylko, jeszcze powiem, zmarnowany czas, zmarnowane pieniądze. I to służy tylko pogłębianiu polaryzacji polskiego społeczeństwa. No, długa droga przed nami, panie generale, jeżeli chodzi o zwiększanie naszych zdolności bojowych, ale chyba przede wszystkim zasypywanie tej rany, o której pan mówi, tej przepaści pomiędzy jedną a drugą polityczną Tak, częścią panie Polski. redaktorze. Pytanie, czy to jest możliwe? No, Polskie trzeba wierzyć, że tak. społeczeństwo to jest fundamentalne. Oczywiście to jest też, tylko ja jestem przerażony, że do tej pory my nie mamy jasno to, zresztą my w tej książce Ciężar na pagonach zostało tam jasno zdefiniowane i wyłuskane i powiedziane. System obronny państwa, z czego się składa? Rzeczpospolitego państwa, które jest na styku z Rosją, tak? Gdzie właśnie społeczeństwo jest fundamentem systemu. Jeżeli ten właśnie fundament, który jest dalej masakrowany, dzielony wręcz toporem na kawałki, jest skruszony, to te wszystkie filary w postaci sił zbrojnych, polityki oczywiście, bezpieczeństwa i tak dalej, zagranicznej, strategii militarnej, to te filary niematerialne, ale te materialne, potencjał obronny państwa, ten przemysł obronny, naukowo-badawcze, cały ten przestrzeń sił zbrojnych, obrona cywilna kraju, terytorium państwa i tak dalej. To wszystko niestabilne. To jest mocno osłabione. Nawet jeżeli będzie niesamowicie to wszystko wyposażone, uzbrojone, przygotowane, bez tego fundamentu system obronny państwa nie działa. Jest nieefektywny. On natychmiast się rozsypie. Rozsypie, tak się rozsypało afgańska armia wyposażona po zęby przez Amerykanów, nie tak dawno zakończonych tam działaniach i tak dalej, 20 lat, która właśnie była zbudowana w oderwaniu od tego fundamentu, jakie jest u afgańskie społeczeństwo. W oderwaniu całkowicie, nie była oparta, chociaż nie można to porównać do Polski w żadnym wypadku, ale to jest taki charakterystyczny przykład. Jeżeli coś się buduje w oderwaniu od społeczeństwa, to wszystko się natychmiast rozsypuje. I tak było. Jak Amerykanie tylko wyszli z Afganistanu, to ta armia się rozpierzchła i ta technika z wypasioną armią za 28 miliardów dolarów padła w ręce talibów, którzy co? Pokonali, tą armię praktycznie przegnali w łapciach i z karabinami na sznurkach, tak, i z Oby tak nie było granatnikami. w naszym przypadku. Panie generale, zostawiamy naszych widzów z tą refleksją. Mam nadzieję, że wśród naszych widzów są także osoby właśnie ze szczytu świata politycznego w Polsce, także nas słuchają i także będą brali sobie pana rady do serca. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Moim gościem był generał Leon Dziękuję Komorowski. bardzo. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję bardzo, panie lektorze. Dziękuję państwu. Dziękuję także, że państwo byli z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia.